i zapraszam do banku. Nie. Proszę wysiąść. Już nie będę śpiewał. Ale kierowcę. Co? Hmm? Co we pan? Panie, facet mnie wystawił, pan nie? Facet zna, normalnie, nie pan... ja mówię, zdej spokój. No. To świnia, nie facet. No. Świnia, nie facet. Hmm? Pani Caitlin, proszę nie płakać. Ty. Masz? No. Zamknij na wszelki wypadek. Kto wystawił? Pewnie, oczywiście, że powie. Ken Black. Aha, Ken Black. To pani kochalek? To nie jest księdzu? A, ty jego wie, jaki by tam jest. To jest księdzem przecież chyba. Kochanek pani. Chłopatem kochany. Z księdzem? Bo przed chwilą było gadane, że to chłopak, to ja nie wiem. Ja nie wiem, że chłopak jest. Ja pierdolę. Panowie, wy naprawdę macie chyba... Co mamy? My żyjemy bez kobiet. Nie możemy sobie na takie rarytasy pozwolić. Tak. Wiecznie na ręcznym. Współczuję. Nie, automat już. Wyrobione. Panowie, długo będziemy tak stać? Długo. Powiem pani, że wyjdzie z pół godziny tak ogólnie. To i tak mało. Ma pani coś lepszego do roboty? Jak na taki bank. No chociażby życie. Jakie życie? Co żyje pani, egzystuje, oddycha. Życie jest do dupy. Bo widzi pani, popieram pogląd i uważam, że jestem popularyzacji. Psychiczny jakoś, o mi tak mówili. Wiecie, może zapierdalać całe życie na sadowniku. Panowie, na przykład. Ja, panowie. Proszę pani dać pani Xanax? O ty kur... O! To co, w butelkę gramy? Kto przygrywa, ten siada. Nie, ja nie. Wy macie specjalne głosiki. No to Raptor... No ja nie wiem, czy ja chciałbym w taki sposób dokonywać negocjacji. Albo mogę, no w sumie. Myślę, że możesz. No dobra, jestem gotowy na negocjacje. No i dobrze, tam się pan. Ja zobaczę źle czas. To ja może się odsunę. Tutaj widzę napastnik i napastniczka. Mają sobie. Te, panie, ja to nie. Panie Hamie. Ja już panu coś mówiłam. Która to misja? Naskrobałeś tam coś? Ty. Dobry ten nowy Tomb Raider. No whisper target. Zajebisty. Chyba se kupię. Dobra, słuchajcie, skoro mamy to, nie zastanowimy się nad żądaniami planówki, więc może dadzą coś więcej. A myślałem, że wolą... Typa, zajebisty stream. Widzisz to? Kto to jest? Jaki? No zobacz, kurwa. O, napad robi. Zajebisty, ma za kolachu. Za kolachu, prawda, za kolach z niego dobry, ale content fajny. Pago 3? Szczoch 3. Nie wiem kto to. Nie znam. Ale wygląda jakby miał Nikolik 3. Coś takiego? Nie. Ale... jakiś europejski chyba jest. No tak. Słyszałem, że wzrostał 1,40. Przepraszam, panowie, ja nie, ja nie wiedziałem, że on dzisiaj streamuje. Przepraszam, ja nie robię tego. Kurwa. Wracam do domu oglądać. Dawaj, tu. Odpalimy na drugi monitor. Ja pierdzielę. Mojego kolegę, który cały czas ma na muszce całą czwórkę. Przepraszam, chwilę. Telefon dzwoni. Słucham, babciu.
pierogów jest za mało na obiad dalej? Z tego co słyszałem, to nie. Cztery pierogi są wystarczające na obiad dla ciebie? A sprawdź. Sprawdzam, no... Wydaje mi się, że zawsze jadłeś więcej pierogów, bo... No, teoretycznie to... cztery wydają mi się to wystarczającą ilością, ale... Coś mi podpowiada, że to za mało na obiad. To ile twoim zdaniem powinno być pierogów? Nie mam pojęcia, ale brakuje wciąż chyba. Zastanów się nad tym, ja zadzwonię za minutę. Dobrze, babciu, dogadamy się. Cześć. 10-3. Dokładniczka, upper line task, raczej upper line. No to nie była jakaś Kate? Czasem? Tak się przedstawia. Nie, to Kate to ja mówię, bo cały czas chcą ode mnie numer albo coś, to podaję numer do księdza. Jeśli z księdzem umawiają na randkę. Aha. To znaczy, co? Ksiądz Andorem to samo. Po ostatniej operacji. A chciałbym, żeby nas rozkurzyli w sumie. W sumie chciałbym, żeby nas rozdupcyli. Słucham? Pana ksiądz i ta pani to samo? Ksiądz miał operację, samowolnie się na to zgodził. Akurat no szczerze, pana. To z jednym z... Baku, pod streamem masz napisane, nie pamiętam, co to za model. Przepadamy. No widzi pan, jesteśmy w domu. Piąteczkę bym panu przybił, ale pewnie pan się przestraszy, jak podejdę, więc nie podchodzę. Nie ma pan broni w ręku, czego mu się ba. No to piątka. Przepraszam! Piona. No, na zdrowko! Na zdrowie, April! Co? To ja jak mówię. Zabaw sobie widownię? No dobra, bo trochę się zrobił za mulęcu, bo czekamy, zabawiam trochę. Uwaga, pokażę wam sztuczkę. Proszę. Panie Bolognese, no... Kurde, dawno pana nie widziałem. Tak, tak. Zapraszam panią ze mną na chwilę. Si, senior. Tutaj prosto, proszę iść. Da, хорошо. Trzecie imię? Ktoś do mnie dzwoni. Proszę nie odbierać, tu w prawo. Nie mogę. Tutaj w prawo. A co tu jest? Co teraz? No, rozkuję go pan, trochę. Spokojnie. Łoczeszka, okay. Weź tam, sprawdzaj, czy wszystko ok. Panie, on wygląda gorzej niż wy. A ja bym kierował na kierowcy, by pojeździł demon. Dzień dobry. Panie, ten facet mnie dotyka. Cały czas bez zmian. Właśnie jeden zakładnik musiał zjeść się na... Co? Kuźwa. Może pan wstać za biurka? Ja pier... Co się dzieje? Proszę otworzyć oczy. Ale ja nie chcę. Proszę otworzyć oczy. Ja już wolę na przykład. Czuje pani ten metal na policzku? Proszę otworzyć oczy. Chodźcie, chodźcie. Co jest? O kurwa. Ja to bym wolała, żeby ktoś mi tak tańczył, ale nie ten facet. Co to ma być? Ja to bym wolała, żeby mi kto inny tak tańczył. Weź pan zejdź, bo to niehumanitarne. Tak. Może pan coś zaśpiewa lepiej, bo z tym tańcem to... Chodźcie, bo mamy pokazać ją. Chodźcie, mamy ją pokazać. Dobra, idziemy ją pokazać w takim razie. Zakładaj spodnie.
idziemy. Proszę wyjść. Dziękuję. I w lewo, proszę iść. Dziękuję, dziękuję. A co ja robię ze swoim życiem? Chciałaby pani wiedzieć. No pan mi zdradzi, to chociaż będę mogła pan zabłysnąć. Nie, bądź pan. Nie, no wie pani, chyba czyta się gazety czasami. No. Dobra, nie mogę rozszyfrować. Powiedz imię. Tylko imię. Simon. Na wyspie może być mnóstwo. Mieszkańców jest tutaj, nie wiem, 3-4 miliony, nie wiem. Powiedz imię po prostu. Dondonio. Dondonio. Tak. W sumie na tej wyspie jest dwóch Donów tylko i wyłącznie. Dondonio. Mhm. Picobello. Znam takiego jednego. Nie, znam. Ale znasz tego takiego coś na E, czy tego co jest Alfonsem?